Cześć Piotrek. Hej. Słuchaj, mam dwie informacje. Ten pierwszy ładunek zrzuciłam, nie? No ten drugi to już nie zdążyłam, więc no ten drugi to już po prostu rano tą jedną paletę zrzucę, nie? A ty wiesz, od której oni pracują? Od 8. Od 8. No to dobra. To ja po prostu jutro zrzucam rano to i tyle, nie ma opcji, za późno. Już jest. Niestety, korek w centrum miasta pokrzyżował plany. Firma, do której miał trafić ładunek, jest już nieczynna. Iwonie nie pozostaje nic innego, jak tylko poszukać parkingu blisko miejsca rozładunku i tam spędzić noc. Oj, za mną jakaś ciężarówka chyba już idzie. Co mi się zdaje? Tak. Ha, ciężarówka mnie tu wyprzedza po tych wertepach. Parking! Okej. No, parking. Merci! Popatrzcie, jaki uprzejmy kierowca. Chyba chciał mi powiedzieć, że tam dalej już nigdzie nie zajadę, ale dałam mu do zrozumienia, że mi chodzi tylko o parking. Stwierdził, że do parkingu dojedziesz. Czy tu jest kafe, restaurant, czy to jest sklep, czy to jest parking? Co to jest w ogóle? Kafe. I sobie siedzą o tej porze. Autoservice, free wifi, tir parking. I co? Gdzie sobie wybiorę miejsce na dziś? Wiecie, gdzie sobie wybiorę miejsce? Tam, na dole. Żeby nie spadała z łóżka. Możliwe na dole. Kolejny raz. Po całym ciężkim dniu, jak gdy jestem zmordowana, robię sobie problem z parkowaniem. To jest bardzo niemądre. Ja się proszę sama o jakiś kłopot. A widzieliście kiedyś latarnię przewróconą przez ciężarówkę? Dzisiaj jej nie zobaczycie też. Dobra, pierwsze to muszę tacho zakończyć, żeby jak najszybciej mi pauza wyszła. Właśnie sobie uświadomiłam, że nie zmieniłam w tachografie czasu lokalnego. To jest godzina różnica, już trudno, już będę jeździć na to. Dobra, jutro rano rozładunek o 8, to teraz idę spać.